Mam wielką przyjemność ogłosić, że nagrodę Trolla Roku 2012 otrzymuje pani Grażyna! Nie będziesz hejtował pani Grażynki! Pomocy! Witam kochani, ja jestem Friki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Grażynie Żarko. Ale nie tyle co o samych jej filmikach, tylko o podsumowaniu tego eksperymentu oraz tego, co się działo konkretnie po YouTubie, jak vlogerzy, youtuberzy i let's playerzy zareagowali, kiedy dowiedzieli się, że to jest po prostu jeden wielki eksperyment, jeden wielki trolling. Więc na początku pragnę powiedzieć jedną rzecz. To jest oczywiście moja prywatna opinia. To nie był eksperyment. To była jedna wielka prowokacja. Już pomijając nawet kwestię etyki, której w tym eksperymencie najzwyczajniej w świecie nie było, nie można tego nazwać eksperymentem, ponieważ eksperyment ma proste założenie. Chcę coś zbadać. Chcę sprawdzić, co się stanie, jeśli zrobię coś w pewien konkretny sposób. Jeśli ja coś robię, chcę sprawdzić, jaki będzie efekt moich działań. W tym przypadku nie można o tym mówić, ponieważ osoby, które współtworzyły ten projekt, bardzo dobrze wiedziały, na co się porywają. Zresztą tam widać, że oni się spodziewali się tego hejtu. W psychologii społecznej jedną z pierwszych reguł, którą nam się tutaj wpaja, jest to, że nie można przewidzieć zachowania jednostki, ale bardzo łatwo można przewidzieć zachowanie tłumu. I w tym przypadku to się sprawdziło. To nie był eksperyment, gdzie sobie postanowili, ok, stwórzmy taką złą postać, taką złą w cudzysłowie oczywiście postać i zobaczmy, co się stanie, jak ludzie na to zareagują. Nie, to było po prostu, puśćmy złą postać na filmikach w necie i zobaczmy, jak dużo hejtu się zbiera. Więc to nie był eksperyment społeczny, to była manipulacja społeczna. I to, że tak powiem, w jednym z najgorszych możliwych wydań. Ja osobiście nie oglądałem z początku filmów pani Grażynki z prostego powodu. Kiedy znajomi zaczęli podsyłać mieniki, mówiąc, zobacz, co ty jest, jakiś moher i tak dalej, ja zobaczyłem to, włączyłem jakiś pierwszy z brzegu filmik, obejrzałem pierwsze 10 sekund i wyłączyłem to, bo stwierdziłem, znowu zawędrowałem gdzieś na dziwną stronę YouTube'a. A to sobie pogram Smite czy coś innego. I tak to wyglądało. Nie miałem zbyt mało wolnego czasu, żeby oglądać rzeczy, które po prostu, których nie lubię, które mnie nie kręcą. Dopiero będąc na live'ach różnych vlogerów, albo czytając komentarze pod filmami, dowiedziałem się, jak duży hejt wzbudza ta osoba. Jednak to jest bardzo ważna kwestia, żeby odróżnić jedną kwestię. Pani Alicja i pani Grażynka to są dwie zupełnie inne osoby. Jeśli przykładowo mamy w jakimś filmie zły, czarny charakter, od którego nas po prostu odrzuca, ponieważ to sposób, jaki się zachowuje, przeczy wszystkiemu, co cenimy, co lubimy, co kochamy, to możemy nienawidzić tej osoby, ale do aktora osobiście nic nie mamy. I to jest ważne, żeby tutaj teraz troszeczkę to odróżnić. Pani Alicja stworzyła idealnego wroga dla współczesnych internautów, dla współczesnych młodych internautów i być może to było przyczyną tej niechęci. I tutaj też właśnie ten hejt, ja bym nie nadużywał tego słowa, bo są dwa rodzaje hejtu. Pierwszy, czyli hejt, czyli ty jest albo coś w tym rodzaju. Jest też konstruktywny hejt, czyli przykładowo, nie wiem, uważam, że pani filmiki są kiepskie, nie powinna pani się wypowiadać na tematy, na których pani się nie zna, nie ma pani bladego pojęcia. Drugi hejt jest akceptowany, ponieważ jest to najzwyczajniej w świecie, że tak powiem, konstruktywna krytyka. Ten hejt można też tłumaczyć w jedną kwestię, mianowicie anonimowość w sieci. To twórcy mówią, że chcieli pokazać, jak bardzo dużo hejtu zbierze ten filmik, odsłonić prawdziwą stronę YouTube'a. No kochani,
nie od dziś wiadomo, to wiadomo naprawdę już od wieków praktycznie, że w momencie, w którym ukrywamy naszą prawdziwą tożsamość przed kimś, to stajemy się bardziej śmialsi, na dużo więcej możemy sobie pozwolić, nie zachowujemy się w sposób, w jaki zachowalibyśmy się w tej sytuacji normalnie i to nie dotyczy tylko internetu. To ma też miejsce w wielu innych aspektach życia, więc tutaj żadnej Ameryki twórcy tego eksperymentu nie odkryli. Najbardziej mnie bawiło, że zaraz po tym, jak się okazało, że ten film to był jeden wielki eksperyment trolling, próba pokazania czegoś, że wszyscy youtuberzy, którzy tak hejcili panią Grażynkę, zaczęli ją przepraszać. I teraz kogo oni przepraszali? Nie wiem, panią Alicję, która była aktorką, która wcieliła się w tą postać, twórców eksperymentu, Grażynkę Żarko, która jest fikcyjną postacią i która nie istnieje w naszym realnym świecie, czy też może swoich widzów. No nie wiem, troszeczkę na to za późno. Zresztą jak mówiłem wcześniej, pani Alicja wydaje się być naprawdę spoko osobą, fajną osobą, życzę jej najlepiej, ale pani Grażyna Żarko przynajmniej może nie zasłużyła na hejty w rodzaju zabiję cię, masz twarz taką, a taką i tego typu rzeczy, ale na konstruktywną, negatywną krytykę zasługiwała jak najbardziej, bo jej poglądy, lekko mówiąc, były bardzo radykalne. Zresztą tutaj ten hejt nie dotknął tylko pani Grażynki. Mianowicie pani Grażynka na kanale Rockalon 2K zrzuciła komentarzami typu, że jakim pan jest ojcem, jak pan wychowuje swoje dziecko, tego typu rzeczy. I to podsunęło pomysł innym hejterom, żeby założyć na Facebooku stronę, petycję internetową o odebranie Rockowi praw rodzicielskich do opieki nad swoim synem. To ja to po prostu oglądałem z przerażeniem, ponieważ jakby nie patrzeć, ten komentarz to zainicjował. Więc jeśli mówi tutaj o odpowiedzialności społecznej, to nie jest tak, że tylko pani Grażynce się oberwało. Ona swoimi zachowaniami, swoimi, że tak powiem, prowokacjami spowodowała więcej zła niż można było tutaj by na pierwszy rzut oka przypuszczać. I teraz pozostaje pytanie, czy osoby odpowiedzialne za ten projekt również są odpowiedzialne za tą sytuację? Bo jakby nie patrzeć, to właśnie było następstwem komentarzy pani Grażynki. Byłbym w stanie jeszcze zrozumieć, gdyby ona trzymała się tylko swojego kanału, w sensie wolność słowa, że w internecie nie ma wolności słowa, w internecie jest wolność słowa. Tak, jeśli ty wygłaszasz jakieś opinie, ja mam prawo, żeby powiedzieć, że nie podoba mi się ta opinia, nie zgadzam się z tobą, uważam, że plecisz głupoty. Ważne jest tylko to, żeby robić w kulturalny sposób. Ta anonimowość jednak sprawia, że pozwalamy sobie na troszeczkę więcej niż nam teoretycznie wolno. Dosyć ciężko jest ludziom czasem się kontrolować. Ja osobiście, jak piszę różne komentarze, staram się stosować bardzo prostą zasadę. Jeśli coś piszę, to robię to w taki sposób, żebym potem nie miał problemów powtórzenia tego samemu komuś w twarz. Jak cokolwiek piszę, staram się tą zasadę trzymać tutaj w głowie i powiem szczerze, to naprawdę bardzo pomaga. Pozwala, że tak powiem, troszeczkę trzeźwiej ocenić sytuację i sprawia, że nie robimy wszystkiego, co nam tylko tutaj przyjdzie do głowy. Tutaj jeden z vlogerów, tu już nie będę przytaczał niku, powiedział, że ten eksperyment wywlókł ciemną stronę internetu na wierzch, że nawet jeśli ktoś bezpośrednio nie hejtował w komentarzach czy w odpowiedziach wideo pani Grażynki, to i tak swoimi myślami ją hejtował i też to, że to jest tak samo złe jak, powiedzmy, jak hejtowanie swoimi słowami czy czynami. No ja powiem szczerze mówiąc, że większego, już nie powiem czego, po prostu bzdury od dawna nie słyszałem. Wyobraźcie sobie teraz, że przywódcy najpotężniejszych państw na świecie spotykają się na jakimś wielkim posiedzeniu i że nagle ich myśli, to co mają w głowie, odgrywają taką samą wartość jak ich słowa, to co mówią. Teraz wyobraźcie sobie, pomyślcie, do jakich konsekwencji to by doprowadziło. No, niezły atomowy rozpierdol, no nie? Ogólnie aż strach się bać, więc gdyby tak rzeczywiście było, to rasa ludzka, podejrzewam, przestałaby istnieć już dawno temu. Po prostu wszyscy byśmy się powyżynali. Po to mamy zdolność logicznego myślenia, żeby mówić to, co trzeba mówić, a ewentualne komentarze jakieś niepotrzebne zachować dla siebie. Ponieważ nie jest ważne to, co mamy w środku. Znaczy, to też jest ważne, ale nie tak ważne, jak to, co swoimi działaniami pokazujemy innym. Kurde, nie wierzę, cytuję Batmana. Więc czy pani Grażyna Żarko zasługiwała na potępienie?
Osobiście uważam, że tak, że może nie zasługiwała na tak wulgarne i prostackie kwestie typu zabiję cię, czy obiję ci twarz, jak cię spotkam na ulicy, ponieważ to już przekracza pewne granice dobrego smaku. Jednak, jak mówię, konstruktywna krytyka tak, hejt wulgarny nie. Jednak negatywne emocje podzielali zarówno i ci, którzy wyrażali się w kulturalny, jak i niekulturalny sposób. Ważne jest tylko, żeby potrafić to oddzielić, że pani Grażynka, która zasługiwała na negatywne opinie użytkowników, i pani Alicja, która jest świetną aktorką, to zupełnie dwie różne osoby. I mam szczerą nadzieję, że za panią Alicją nie będzie teraz przez jakiś czas krążyło, że tak powiem, widmo pani Grażynki, że ludzie, jak ją zobaczą na ulicy, nadal będą reagowali negatywnie, nawet teraz, kiedy ta cała sprawa się, prawda, wyjaśniła. Inną sprawą jest, że bardzo mówią, że ci autorzy chwalą się, tego eksperymentu chwalą się, że obnażyli polską stronę YouTube'a. I tutaj taka ciekawostka, jeśli sprawdzicie niki tych osób, które to najbardziej panią Grażynkę hejtowały, które są wymienione w tym filmie, to zobaczycie, że to nie, że to są hejterzy ogólni. Oni po zakończeniu tej akcji po prostu przenieśli się na vlogi innych użytkowników, którzy wypowiadali się o pani Grażynce wcześniej. Więc po prostu hejt nie został zatrzymany wraz z przerwaniem akcji, po prostu cel został przeniesiony gdzie indziej. Osobiście uważam, że projekt Grażyna nie odsłonił niczego, czego i tak byśmy się nie wiedzieli, czego człowiek siedzący na YouTubie, oglądający YouTuba lub znający ogólnie chociaż realia polskiego internetu, czego by się nie spodziewał. To było wiadomo, że to tak się skończy i nie wierzę, że osoby odpowiedzialne tego nie przewidziały. Najbardziej mi w tym szkoda pani Alicji, ponieważ w tej chwili ta negatywna etykieta może pani Grażynki może się do niej przyczepić. Mam nadzieję, że nie zostanie ona tak zwanym aktorem charakterystycznym, który będzie ludziom tylko się skojarzył z tą hejtującą babą, która tam wygłaszała różne radykalne poglądy. Więc jak mówiłem, to nie był eksperyment społeczny, to była manipulacja społeczna. I najbardziej w tym wszystkim poszkodowana jest chyba właśnie pani Alicja, której życzę, szczerze mówiąc, wszystkiego najlepszego. Namawiam do tego, żeby każdy najlepiej sam we własnym zakresie spróbował się zastanowić nad tym, czy warto było za coś takiego w ogóle się zabierać. Według mnie nie. Akcja zrobiła zdecydowanie więcej szumu niż przyniosła korzyści. I to tyle z mojej strony. Na razie, pa pa.